wieczny odpoczynek. Racz im dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci. Tą pieśnią troszeczkę smutno, bardzo poważno, ale też pieśnią bardzo pełną nadziei, dla ludzi wierzących nadziei. Serdecznie witam i serdecznie pozdrawiam. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jak widzimy, jesteśmy na cmentarzu, jak podkreślam, co zresztą powiedziałem w ubiegłą niedzielę, na cmentarzu, miejscu doczesnego spoczynku, a nie wiecznego spoczynku, w atmosferze kończącego się miesiąca października i w atmosferze zbliżającego się miesiąca listopada. Zobaczmy, dzisiaj już mamy 30 dzień miesiąca października. Oznacza to, że tylko jeszcze jutro, a pojutrze już uroczystość Wszystkich Świętych, a potem zaduszki i cały miesiąc, który będzie miesiącem poświęconym naszym zmarłym. Będzie to miesiąc, będą to dni, zwłaszcza pierwsze dni listopada, od 1 do 8, kiedy będziemy nawiedzali pobożnie cmentarz i nawiedzając w ten sposób będziemy mogli uzyskać odpust zupełny za naszych zmarłych. Czyńmy to, kochani, z radością, tą radością taką chrześcijańską, że możemy być w połączeniu ze światem, tym światem, który przeszedł przez śmierć, i że możemy właśnie temu światu, jeżeli on takiej potrzebuje pomocy, tej duchowej pomocy, pomagać, bo przyjdzie czas, że my takiej pomocy też będziemy potrzebowali. To nie to, że my obdarzamy innych, ale właśnie to działa w obie strony. Przecież zmierzamy do śmierci, przecież każdy z nas, czy chce, czy nie chce, wcześniej czy później, w takim czy innym wieku, z takiego czy innego powodu, w takim czy innym miejscu, odejdzie z tego świata. Pożegna się z doczesnością, a powita się z wiecznością, właśnie z wiecznością. Oby to była wieczność szczęśliwa, oby to była wieczność razem z Bogiem, czy u boku Boga, ale jak wiemy, jako ludzie słabi, jako ludzie grzeszni, na taką wieczność zasługujemy przez całe życie, ale to zasługiwanie czasem ma potknięcia, czyli grzeszymy. Dlatego też potrzebujemy Boga, bogatego w miłosierdzie, ten Bóg bogaty w miłosierdzie, On staje przed nami już tutaj, teraz na ziemi, jako przed ludźmi żyjącymi, a szczególnie w tym czasie staje przed tymi właśnie, którzy spoczywają na cmentarzu, jako ten, który poprzez naszą modlitwę zaprasza ich do chwały wiecznej, zaprasza ich do siebie. Kochani, te dni, czy może ten zwłaszcza jutrzejszy dzień, także w jaki sposób dzisiejszy dzień, to właśnie to odwiedzenie cmentarza, czy nawiedzanie cmentarza, niekoniecznie po to, żeby pomodlić się, ale po to, żeby zrobić porządki. My robimy porządki. Zobaczmy, jest bardzo dużo ludzi, ci ludzie przychodzą na razie niekoniecznie, jak powiedziałem, po to, żeby się pomodlić, ale po to, żeby na grobach swoich bliskich przygotować właśnie miejsce na znicz, żeby uporządkować różnego rodzaju chwasty, różnego rodzaju zielsko, to, co się nagromadziło. Tutaj przy okazji taka serdeczna prośba, róbmy to w sposób kulturalny. Są śmietniki, są specjalne kontenery. Nie przekładajmy tych śmieci ze swojego pomnika, czy z pomnika swojego taty, czy swojego brata na następny pomnik. Byłoby to bardzo naprawdę brzydkie. Poza tym też apeluję, żebyśmy na cmentarzu zachowywali się w sposób godny, żeby nie było jakiegoś takiego, że tak powiem, bycia rozrywkowego. Owszem, my możemy przyjść po to, żeby pospacerować, ale niech to będzie taki spacer religijny, spacer pełen modlitwy i oczywiście spacer spowodowany właśnie tego rodzaju dniami, które zbliżają się i które w najbliższym czasie będziemy przeżywać. Niech właśnie czas ten cmentarny, tak też to można nazwać, będzie takim czasem, który pozwoli nam na to, żebyśmy zastanowili się nad sobą, nad swoim życiem, nad jego przemijaniem, nad swoją śmiercią, do której, jak powiedziałem, chcemy, czy nie chcemy, wszyscy zmierzamy. Kochani, właśnie ci, którzy tutaj spoczywają, oni są od nas bogatsi o pewne doświadczenia. Oni wiedzą, co to jest śmierć, oni przez tę śmierć przeszli. Oni wiedzą, kto to jest Bóg, bo oni przed tym Bogiem stanęli. Oni wiedzą, co to jest wieczność, bo im w tej wieczności znaleźli się. My oczywiście nie zazdrościmy tego, że oni już posiadają takie doświadczenie.
Ale nie znaczy, że nie zazdrosząc, że tego nie doświadczymy. Przyjdzie czas, że spotkamy się z Bogiem, przyjdzie czas, że spotkamy się z wiecznością, przyjdzie czas, że przejdziemy właśnie poprzez śmierć, która pozwoli nam na to, żeby znaleźć się w innej rzeczywistości, tej właśnie rzeczywistości wiecznej. Kochani, apeluję i bardzo proszę, żeby ten czas, który rozpoczniemy wkrótce, żeby był naprawdę czasem pełnym zadumy, a jesień, te liście szeleszczące, niechaj pomagają nam w tym, byśmy właśnie tak troszeczkę zadumywali, jak te liście szeleszczące, które były nie tak dawno zielone, piękne, szumiące na drzewie, a teraz właśnie spadły i są suche i są obumarłe. To coś, co przypomina, kochani, nasze życie. Niech właśnie ten czas będzie takowym czasem jeszcze na zakończenie naszego spotkania. Proszę Państwa, no oczywiście pamiętajmy też, że kończy się miesiąc października, więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy modlili się na paciorkach różańca, którzy nie zapomnieli o tym, a jeszcze dzisiaj, jutro też niech wezmą różaniec i niech zakończy właśnie taki sposób. Ewangelia, która jest przeznaczona na dzisiejszą niedzielę, 31 niedzielę zwykłą, a ona brzmi następująco. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników, był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż on jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód, wspiął się na sykomory, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem, przyjął go uradowany, a wszyscy widząc to szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę, lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeżeli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to rzekł Jezus do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co było zginęło. Kochani, właśnie Syn Człowieczy, Chrystus przyszedł szukać to, co było zginęło. On przyszedł szukać tych, którzy tutaj spoczywają, którzy poprzez właśnie ten grzech zostali zagubieni. On także nas szuka. Nas szuka, którzy poprzez grzech odchodzimy od Niego, poprzez grzech zdradzamy Jego, poprzez grzech zapominamy i nawet nieraz wyrzekamy się Jego. Niech ten właśnie czas cmentarny, czas zaduszkowy, czas listopadowy pozwoli nam na to, byśmy zrozumieli Chrystusa, i tak jak Zacheusz szukali Jego za wszelką cenę, bo jeżeli Go znajdziemy, to na pewno będziemy szczęśliwi. Ci, którzy tutaj spoczywają, jeżeli nie znaleźli Chrystusa w wieczności, to życzymy im, żeby jak najszybciej znaleźli i żeby znaleźli za naszą sprawą naszej modlitwie. Wieczny odpoczynek raczy im dać, Panie, a światłość Go jest na jechaniu świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Mamy dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy miesiąc, który wkrótce rozpoczniemy, miesiąc listopad, miesiąc naszych zmarłych. Zostańcie z Bogiem.